Cześć, witam Was po dość długiej przerwie. Jak widzicie, kosiarka z Lidla ciągle jeździ. Widzicie też takie delikatne paseczki tutaj. Powiem Wam, że był też okres taki, że niestety musiałem tutaj ją rozłączyć, bo tak, kopałem studnię głębinową. Musiałem przewód, że tak powiem, zdemontować. Musiałem, słuchajcie, później tu leżały jakieś węże, przewody, przedłużacze do pompy, do basenu i tak dalej. Tak więc no, był taki okres, że po prostu no, kosiarka około miesiąca stała. Teraz też Wam powiem, że ta trawa się tak, wiadomo, od tego maja tutaj dosyć ostro, znaczy trawa, kończyna i wszystkie inne chwasty, żeby była jasność, się zagęściła mocniej i rzeczywiście ona już tak długo nie kosi na jednym ładowaniu, bo jest to krótsze koszenie, myślę, że tam w granicach 2 godzin, no i później się ładuje. Tak więc jak powiem Wam, że jak cały dzień kosi, no to jest, no nie mówię, że idealnie dokoszone, no ale jest fajnie dokoszone. Co do ideału, to powiem Wam, brakuje. Dlaczego? Dlatego, że nie zawsze wraca do bazy. Dlaczego nie zawsze wraca? Bo no, wina jest trochę też mojej, bo ten przewód tak zamontowałem zbyt blisko czasami pewnych krzewów i czasami gdzieś się odbije, gdzieś wróci na środek. Wszystko zauważyłem też, zależy gdzie, w którym miejscu ona rozpoczyna ten proces powrotu, bo jak rozpoczyna gdzieś blisko bazy, to bez problemu, zawsze wróci. Ale jak gdzieś tam się pod koniec, tam za bramką, jeszcze tam w tym narożniku, gdzieś rozpoczyna powrót do bazy, no to niestety, ale wtedy gdzieś tam właśnie mi głupieje i już nieraz ją po prostu no, przynosiłem po prostu, tak? Drugi taki mankament, no to niestety, ale te przednie kółka, które zatrzymamy ją na chwilę. Te przednie kółka, słuchajcie, one niestety, ale raz jedno kółko się odkręciło, znaczy bardziej bym powiedział, wnet urwało. Później myślałem, że to przez węże, które tutaj, bo na działce też nie ukrywam, że jakieś węże były porozkładane i ona przez te węże 3/4, no przepraszam, przez te węże 3/4 przejeżdżała. Ale no, miałem to wysłać do serwisu, no ale stwierdziłem, że w trakcie sezonu nie będę tego robił. Jeżeli już, to na jesień może ją do serwisu wyślę. Aczkolwiek ja sobie sam te kółka naprawiłem. Nie jest to nic skomplikowanego. Powiem Wam, trzeba sobie po prostu, nie wiem czy ludzie, którzy to projektowali, chcieli, żeby to wysłać do serwisu. Nie mam pojęcia, ale uważam, że no po prostu coś tutaj, nawet ktoś w komentarzu pisał, że ktoś chyba to trochę źle zaprojektował i to jest taka mała wada fabryczna. Ale mówię, no nie jest to duży problem, bo samemu każdy, kto ma jakąś tam podkładkę, czy kto ma jakiś śrubokręt, to sobie to tak, prawdę mówiąc, to ogarnię. No teraz oczywiście też w lato było dosyć sucho, tak więc nie koszę już tak nisko, jak kosiłem wcześniej. Podniosłem ją i tam bodajże teraz jest ustawiona na 45 mm. Więc ta trawa jest wyższa, no ale też po to właśnie, żeby ona nie wysychała. No, prawdę mówiąc, to w tym roku już też tą studnię tutaj wykopaliśmy na działce. W przyszłym roku nie wiem, czy będę robił nawodnienie, czy nie. No to jest jeszcze kwestia do przemyślenia. Ale ta trawa na pewno, jak jest nawadniana, no to ona po prostu też lepiej rośnie, lepiej się zagęszcza. I ta kosiarka po prostu ma więcej roboty i więcej mielenia. Nożyki, słuchajcie, dokupiłem. Gdzieś tam w komentarzu pisałem, bodajże od Hondy jakieś. Bez problemu, tam troszkę może są
2-3 mm dłuższe, ale nie jest to żaden problem i można bez problemu je zamontować. Na Allegro tam zestaw chyba 9 czy 12 noży, tam niecałe 40 zł kosztował. Tak więc w zasadzie daję radę na tych nożykach. No i tyle. Powiem Wam, że za te pieniądze mimo wszystko uważam, że warto. Co na pewno tutaj, jeżeli chodzi o mnie, to po prostu troszkę za duży obszar sobie wyznaczyłem, który ma kosić. Dlatego czasami są te miejsca, które są niedokoszone. No i też, tak jak mówiłem wcześniej, popełniłem kilka tych błędów przy montażu kabla. A, ciekawostka jest taka, że już ten kabel 3 albo 4 razy lutowałem, bo oczywiście on się tak schował w tej trawokończynie, że po prostu nie wiadomo, w którym dokładnie miejscu on jest. No i powiem Wam, że tu jakiś kred mi się przeszwędał. No i właśnie dzisiaj też lutowałem, bo oczywiście zacząłem kombinować, wbijać szpadle i nagle kabel przecięty. Ale mimo tych 3 czy 4 lutowań tego przewodu, to nie traci gdzieś tego sygnału pętli. Po zlutowaniu po prostu nie ma problemu i kosiarka dalej jeździ, dalej kosi. No co jeszcze Wam mogę powiedzieć? Po komentarzach też widzę, że są dalej problemy z zakupem tej kosiarki. Nie wiem, z ciekawości sam się chyba sprawdzę na stronach Lidla, ale sprawdzałem jakieś 2-3 tygodnie temu, to nie była ona dostępna. Nie wiem, czy w międzyczasie w tym polskim sklepie ona jest, czy jej nie ma, bo odkąd ja ją kupiłem, to jeszcze w dostępności, bo brat sobie też chciał kupić taką samą, jeszcze mówię, nie widziałem, aczkolwiek też nie sprawdzam codziennie tak więc tego sklepu, tak więc być może ona czasami jest po prostu dostępna. O, tu widzicie, nawet na jej linii taka mała bramka stanęła, no ale gdzieś tam się nie zaplątała, ale ja ją sobie, tą bramkę przestawię. Dzieciaki tu ją pewnie wystawiły, żeby za chwilę się gdzieś w tą siatkę później mi nie zaplątała. No, tak więc, znaczy dlatego takie tutaj też widzicie te świeże paski, bo prawdę mówiąc, ja ją dzisiaj wypuściłem po takiej dłuższej przerwie, tam około tygodnia czy 2 tygodni, i ona tu nie kosiła, więc ja się sobie gdzieś tam traktorkiem kosiłem boki, działki, tak więc tu sobie też przejechałem. No ale dzisiaj na nowo start, kabel polutowany, tak więc sobie będzie kosić. Harmonogram tam jest, a jeżeli chodzi o tą aplikację, to powiem Wam szczerze, że w ogóle ja tego nie używam. Na początku dużo czasu straciłem po to, żeby połączyć, raz się łączyło, raz się nie łączyło. Stwierdziłem, że to nie ma sensu, harmonogram jest tam ustawiony, chyba że ona do 23 ma kosić i w zasadzie tyle. Później rano o 6, teraz już ją mam ustawioną, że o 6 ma wyjechać z bazy. No. Tak więc no, nie jest to kosiarka idealna, nie jest to trawa idealna, ja też nie jestem idealny, nikt nie jest idealny, ale powiem Wam, że reasumując, moim zdaniem 2000 nie poszły w błoto, bo naprawdę trochę tego czasu zostało mimo wszystko zaoszczędzonego, no bo jednak to koszenie traktorkiem też jest czasochłonne, też traktorek tej benzyny trochę zżera. Wiadomo, że ten akumulator też się musi naładować, ale to według mnie to są groszowe sprawy. Myślę, że te 3 lata gwarancji, które są, to też w razie czego tutaj zapewnią tą gwarancję. Ktoś do mnie nawet dzwonił, słuchajcie, gdzieś mnie tam na Messengerze odnalazł i był temat, rozmawialiśmy, ktoś wysłałem do serwisu, wszystko trwało tam około, cała procedura, nie ma, tam została przyjęta i tak dalej, chyba około miesiąca, i powiem Wam, że pan po prostu dostał propozycję albo nowej kosiarki, czy mu wyślą nową kosiarkę, albo zwrotu pieniędzy, i po prostu przysłali mu nową kosiarkę i
Nie powiedzieli mu też konkretnie, co tam było uszkodzonego. Wyskakiwał błąd sprzętu i po prostu kosiarka nie kosiła. Trochę pokosiła i później dalej nie kosiła. A więc pewnie coś z jakimś sterownikiem. A jeżeli chodzi jeszcze o też kwestię ładowania, to też się zdarzało, że był taki komunikat: wymień adapter. Problem pojawiał się wtedy, kiedy po prostu te styki tej kosiarki lekko się tam przykurzyły. Tutaj od przodu, jak tam już to będzie widać, ale tam wiadomo, nachodzi trochę trawy, nachodzi, słuchajcie, zostają jakieś odpadki, resztki. Tak więc od czasu do czasu trzeba tam po prostu włożyć rękę i po prostu przeczyścić. Jak macie jeszcze jakieś pytania, piszcie komentarze, ja się staram na komentarze odpowiadać na bieżąco, tak więc tyle na dzisiaj. Miłego popołudnia życzę.